Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś zrobimy sobie ekspresową surówkę wiosenną. Tych surówek u mnie na kanale już troszeczkę jest, ale jest zapotrzebowanie na surówki, więc ja Wam pokazuję następną surówkę, którą ostatnio sobie robiłem na obiad i nam bardzo smakowała. Więc zapraszam do przepisu, a nowych widzów proszę o komentarz i subskrypcję. Więc zaczynajmy. Jedna marchewka. Zetrę ją na dużych oczkach. OK, marchewka starta. Jedna czerwona cebula, również na tarce. Teraz pokroimy szybko ser naciowy na połowę i na takie drobne słupki. Teraz mam tutaj główkę młodej kapusty, małą główkę, ale ja wykorzystam tylko połowę. Przycinam jeszcze raz na połowę tutaj i tnę w wąskie paski. OK, przesypuję do miski. I dodam jeszcze koperek. My Polacy uwielbiamy koperek, więc również nie może go zabraknąć w takiej wiosennej surweczce. OK, koperek dosypuję do miski. No i skoro mamy już tą surówkę prawie skończoną, a jest ekspresowa, jak widzicie, musimy jeszcze parę składników do niej dodać, bardzo takich szybkich, które podkręcą smak tego wszystkiego, więc ocet jabłkowy. Jedna łyżka spokojnie wystarczy. Mam tutaj olej lniany, mój ulubiony. Wleję dwie łyżki, bo nie każdy taki olej lniany lubi mocno. Do tego oleju lnianego doleję łyżkę oleju rzepakowego, z tego względu, żeby nie było to tak mocno czuć tym olejem lnianym. Mam fajny olej lniany, on fajnie smakuje, ale jak mówię, nie każdy lubi taki mocny smak. Do zbalansowania smaku i aromatu koperku i selera naciowego dodaję takie pół łyżki miodu. Miód muszę rozpuścić. Ocet szybko bardzo rozpuści ten miód, także spokojnie, widzicie. Pycha. Spróbujcie sobie właśnie ocet lniany z miodem i z octem. No, to jest petarda. Teraz pieprz. Z pół łyżeczki tego pieprzu. Oczywiście sól. Też z pół łyżeczki soli. Wiadomo, im więcej kapusty i innych składników, tym więcej tego soli, tego pieprzu. Ja to podaję nam tą ilość, którą ja mam. Ja to robię z połowy główki kapusty. Malutkiej zresztą, więc. I teraz musimy to dokładnie wymieszać. Jak widzicie, wszystko się fajnie rozpuściło. Na początek tylko wymieszam wszystkie składniki. Pięknie pachnie, wiosennie, dosłownie koperek, seler naciowy, no to tak super pachnie. I teraz dodam tylko nasz dressing. Wymieszam. Wymieszać trzeba dość dokładnie.
Pyszna, świetna, chrupiąca suróweczka. Zrobicie ją dosłownie w parę chwil. Ja Wam serdecznie przepis polecam i zapraszam na kolejne moje przepisy. Do zobaczenia!